Dziś radość zmartwychwstania przeplatamy wołaniem: Jezu, ufam Tobie. Przypominamy sobie Tomasza Apostoła, jego ewangeliczną historię, pragnienie zobaczenia i dotknięcia ran Jezusowych. Może nawet oburzamy się, patrząc na jego postawę, ale choć nazywamy go niewiernym, to on tak naprawdę jest bardzo wierny Jezusowi. Ma wątpliwości, to fakt, ale ufa Jezusowi, mówi mu o swoim rozdartym sercu i jest absolutnie zapatrzony w Jezusa. A Pan niezwykle miłosiernie, z miłością cierpliwą, pokorną przychodzi, by spełnić jego pragnienie. Jest niedziela Bożego Miłosierdzia. Ileż to razy nasz różaniec, wytarty od przesuwanych modlitw, stawał się koronką do Bożego Miłosierdzia. Maryja, zapatrzona w swojego Syna, stojąca pod krzyżem, pokazuje, że On wszystko czyni z ogromu swego miłosierdzia do mnie i do Ciebie. Nie ucieka przed taką trudną drogą, bo niesie swoje serce pełne miłosierdzia. Patrzy nie przez pryzmat swego ludzkiego dobra, ale w nas widzi drogę dla swojej miłości. Paradoksalnie, w nas widzi swoje dobro. Obym umiał mówić prawdę Panu o swych rozterkach, niepewnościach i prosił o pomoc, o miłosierny znak Jego miłości do mnie. Pan pragnie pomagać mi, nawet jeśli musi korygować moje drogi. On chce pomagać. Codzienny różaniec to okazja, by prosić za naszych bliskich, tak często będących daleko, potrzebujących Bożego miłosierdzia, Bożej wyrozumiałości. Dlatego proszę Cię dziś, Jezu, przyjdź do moich bliskich, bo nie umiem im dać Ciebie, bo moim ustom brak wymowy. Mogę im tylko powiedzieć, że mi jest z Tobą dobrze, że tylko w Tobie jest prawda i życie. Więc przyjdź, zostań z nimi. Proszę, nie każ im tak długo czekać, jak ja czekałem. I niech nie błądzą w samotności, jak ja błądziłem. I niech Ci nie każą już dłużej czekać. Maryjo, Matko Miłosierdzia, pomagaj nam odkrywać niezgłębione miłosierdzie Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.